Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 23 kwietnia odznaczono Alfreda Sulika, emerytowanego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i propagatora historii Mysłowic tytułem Zasłużony dla Miasta Mysłowice. Na sesji nadzwyczajnej laudacji napisaną przez Tomasza Wronę wygłosił Edward Lasok. Wniosek o wyróżnienie Mysłowiczanina tym tytułem złożyli członkowie Mysłowickiego Towarzystwa Historycznego imienia Jakoba Lustiga. Dowiedzieliśmy się od profesora, że Lata temu był taki wniosek, ale ponieważ kilku radnych było przeciwne temu, on odrzucił ten wniosek. Myśmy go ponowili w tym roku i jednak z sukcesem przyjął naszą propozycję. A więc wystąpiliśmy do Rady Miasta o nadanie mu tego tytułu. Doktor Habilitowany Alfred Sulig jest autorem wielu publikacji historycznych na temat Mysłowic, m.in. obszernej, dwutomowej historii Mysłowic. W przygotowaniu jest także trzeci tom, w którego ukończeniu pomoże Tomasz Wrona, Mysłowicki Historyk. Myślę, że. W ten sposób młodzież będzie mogła się uczyć w historii i zapamiętać o tym mieście. Nie mam po prostu czasu, żeby podjąć pisanie. W związku z tym, cały materiał, łącznie z książkami, przekazałem panu magistrowi Wronie. I on będzie kontynuował tę pracę. I myśli. mam nadzieję, że ją zamknie pod moją kontrolą. Drugi tom Historii Mysłowic zdobył w 2012 roku prestiżową nagrodę imienia Księdza Augustyna Welcla, Górnośląski Tacyt, w kategorii badacz historii. Profesor Sulik, przez całe swoje życie działał i nadal działa na rzecz mysłowic, nie tylko na niwie naukowej, ale także społecznej i kulturalnej. Doktor habilitowany Alfred Sulik urodził się 29 września w 1931 roku w Mysłowicach. W młodzieńczych latach rozwijał karierę sportową w śląskich klubach piłki nożnej, m.in. w Lechi 06 Mysłowice. Później zajmował się działalnością organizacyjną na rzecz miasta. W latach 1959-1961 był m.in. inicjatorem i współorganizatorem uroczystości z okazji jubileuszu 600-lecia istnienia miasta. Jest także autorem niezliczonej ilości publikacji na temat Historii Mysłowic, drukowanych w opracowaniach zbiorowych czy w prasie, m.in. w Dzienniku Zachodnim i Życiu Mysłowic. Dzieje miasta propagował także podczas wykładów, prelekcji i pogadanek organizowanych przez różne instytucje kultury i szkoły na terenie Mysłowic. Za długoletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności został wielokrotnie odznaczony m.in. krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia, medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotym i srebrnym krzyżem zasługi.